Dziś jest ten dzień, wspaniały dzień, gdzie pójdę se, obkupię się. Na maksa włachy, fata, łachy, ciuchy, wszystko i pijuchy, buty, spodnie i dżinsiki, zaraz będą naleśniki. Ja pierdzielę, gdzie on mi zostawił ten hajs? Gdzie on mi zostawił ten hajs? No po prostu nigdzie nie ma. Cześć kochanie, no cześć, jak tam ci dzianionek? U mnie fantastycznie, bo przecież wiesz, jaki dzisiaj jest dzień, dzisiaj na zakupy, po galerii, normalnie będę latać, to idę w tej po prostu normalnie, tak się odkupię, że hej, gdzie mi zostawiłeś pieniądze, bo mieliśmy zdać gotówkę, bo my płacimy gotówką, my jesteśmy gotówkowa Polska i nie bezgotówkowa Polska, mieliśmy zostać pieniążki, gdzie leżą? Pod wodą, dobra, biegnę, lecę, pędzę, już, ojku. Jedna stówka. Gdzie druga stówka, trzecia stówka, czwarta stówka, piąta stówka, szósta stówka, siódma stówka, ósma stówka, dziewiąta stówka, dziesiąta stówka, takie przynajmniej 1000 złotych, gdzie jest? 100 złotych mi zostawiłeś? 100 złotych mi zostawiłeś, tak? 100 złotych, zajebiście, wiesz co, se za to kupię? Gówno se kupię w papierku zawinięte w sreberku normalnie, słuchaj. Nawet wiesz co, pójdę se futro, kupię jakieś zajebiste szpilki, żebym miała na jesień, wiesz co, no tyle hajsu, że po prostu nie wiem na co wydam, słuchaj, nie wiem na co wydam nara. I powiem, że na tyle było mnie stać. Wiesz co, stary, ja ci chcę tylko jedno podstawowe pytanie. Na co ty mi zostawiłeś te 100 zł? Przecież wiedziałeś, że chcę sobie kupić łachy, a ty mi zostawiasz 100 zł, no to przecież ja sobie za to mogę kupić tylko skarpetki. A, myślałeś, że zakupy jedzeniowe. Ha, normalnie, słuchaj, jaki ty jesteś śmieszuta. Myślałeś, że jedzeniowe. Słuchaj, ja też kiedyś myślałam, że się spierdziałam, wiesz? A, była niespodzianka taka, że hejozyna, słuchaj, jak ty mogłeś mi tak zrobić po prostu? Słuchaj, ja nie będę płacić kartą. Nie, ja chciałam gotówką. Ja chciałam wejść z gotówką, bo ja dla mnie ta gotówka to jest teraz szpanerstwo, że mam gotówkę, Ja nie będę płacić tą blachą, słuchaj. Nie będę. Albo jak może zostawiłeś swoją? Zostawiłeś? A, PIN zostawiłeś? Zostawiłeś. Dobra, to przemyślę, a dużo tam jest? Dobra, pani buty ma tu. Wykończy mnie ten człowiek. Jeszcze powiedz mi, gdzie ta karta leży. A, dobra, no to buzia pana, to miłego dnia, kochani, ci życzę. Mam nadzieję, że tam jest naprawdę tyle, co mówisz. No to buzia. Pierdzielę, w jakich on beznadziejnych miejscach trzyma kartę. A, bąkitra. Przed kim on tak to chowa? Przede mną? Kabareciarz! Sprzedam bilety na stand-up. Moja biedronka na co dzień. Ja pierdzielę. Słyszysz mnie, tak? Wiesz co, ty to jesteś kabareciarz, wiesz co? Ty jesteś taka śmieszuta. No powiem ci, że brzuch sam się robi normalnie. Siłki nie trzeba normalnie. Powiem ci, stary, że normalnie. Twoje dzisiaj będą brudne gary, słuchaj. Teraz to mnie tak wkurzyłeś, słuchaj, tą biedronką. Ja ci powiem, że tak. Śmieszuta, ale na mnie takie śmiechy, śmieszeczki, śmichy, chichy nie działają. Masz po prostu dzisiaj przejebane, co ci będę dużo mówić. Masz przejebane, możesz zostać na mieście na noc. No to busia pas tym razem. Stary, normalnie, koń by się udział, słuchaj. Ja zacznę sprzedawać bilety na ten stand-up, w którym będziesz brał główną rolę, busia pas.